Shalom Bracia, tu Adar Blumenstein, polski Żyd Vlog. Mam dzisiaj świeża informacje dla Was, yy, prosto z Izraela. Co się stało w Izraelu? Rząd wprowadził tam całkowitą, z grubej rury segregację na ludzi zastrzeżujowanych i na tych, którzy szczerze na kowala nie przyjęli. Co to oznacza? Jest, jeśli przyjąłeś szczerze na kowala, no to logujesz się do specjalnej aplikacji, tutaj sobie, która weryfikuje Twoje no i wtedy dostajesz właśnie zaświetlenie z kodem QR i ten kiot będziesz skanował, Jest to, będzie to forma przepustki do wejścia, dzięki któremu będziesz mógł wejść, to już się dzieje aktualnie, możesz dzięki niej wejść do centrum handlowego, na basen, siłownię, do restauracji, baru lub kina. No i też do wielu innych rzeczy takich uży to, użyteczności publicznej. Co to oznacza? Oznacza to, że bez takiej aplikacji, bez tego kodu, a docelowo, czyli tak naprawdę bez, bez szczerzui, jeśli się nie zaszczerzujesz, nie możesz korzystać z życia publicznego. Nie masz tego zielonego paszportu. W ogóle jak to brzmi? Zielony paszport, coś takie, wiecie, taka pozytywna nazwa, zielony, kojarzy nam się z dostępem właśnie, czymś pozytywnym, naturalnym, a to właśnie jest zaprzeczenie tego, co oznacza zielony, bo tak naprawdę czego to dążyć? Żeby skanować się nawzajem, żeby kontrolować obywateli, no i właśnie ograniczać im po prostu życie w społeczeństwie. I do tego właśnie doszło. O Izraelu było już głośno od początku tamtego roku. Zaraz jak tylko Ko Kowal pojawił się na świecie, to Izrael zaczął już pracować nad, nad ścieżką, więc to tak trochę śmierdzi mi ustawką. Ale wiecie, ja lubię tutaj trochę pospiskować, więc nazwijcie się sobie mojej oceny. I potem słyszeliśmy szybko, jak Izrael bardzo prężnie wprowadza szczężyry w swoim kraju, jak bardzo prężnie zaszczężył ponad połowę już obywateli. Oczywiście, zaszczężyrojami w Izraelu są głównie młodzi ludzie, starzy są przeciwnikami, tak samo tych rozwiązań, ale to wynika z tego, jak widzicie, nawet taki kraj, który najbardziej był dotknięty czymś jak segregacja, wtedy właśnie zarządów słynnego akwarelisty który właśnie wprowadził segregację, czy to właśnie w, samolot, w samochodach, czy to na chodnikach, sklepi były znaczone, tak teraz yy, można powiedzieć, że to rychot historii, bo kraj, który no, wtedy Izrael nie istniał, ale obywatele, yy, społeczność, Żydzi, którzy najbardziej byli dotknięci yy, segregacją, wtedy rasową, aktualnie po niespełna 80 latach robią to samo na sobie samych, co jest dla mnie Totalnym, po prostu totalna ignorancja historyczna yy, i pokazuje, jak, jak najciemniej jest właśnie pod latarnią. I to są ten sam kraj, ten sam rząd, który razem z prywatnej organizacje wyłudzia na cały świat kasę za Holokaust, za wielka tragedia, jednocześnie urządza pewne kroki ku Holokaust na własnym terenie, na własnych obywatelach. Także jak to mówią że ludzie, ludziom zgotowali ten los, tak teraz mamy, że Żydzi Żydom zgotują ten los. podobny jak kiedyś Żydom zgotowali to Niemcy. no tylko zresztą Żydom, bo i również Polakom, a właściwie głównie Polakom, ale wiecie co mam na myśli. Także tutaj zgodnie właśnie ze słowami ministra zdrowia z Izraela, Julii Edelsteinem, który twierdzi, że zaszczerbowanie się jest moralnym obowiązkiem. No to podobnie jak Morawiecki i Nedzielski w Polsce, który mówi, że jest to, jest to forma patriotyzmu. Więc tutaj akurat narracja jest na całym świecie podobna. Te same pseudoelity pociągają za sznurki w Europie, w Azji, na Bliskim Wschodzie, w Ameryce. Dlatego, kontynuując jego wypowiedź, kto nie zostanie zaszczyżujowany zostanie w tyle. Dlatego właśnie obywatele dwóch prędkości, czyli albo masz szczyżuje i możesz cieszyć się normalnym życiem. Z aplikacją oczywiście, bo to nie jest tak, że twoja normalność jest taka już ci nadana. Ty jeszcze musisz mieć do tego aplikację. Dla mnie to jest po prostu znak bestii. Ten kod QR to jest zwykły znak bestii. Właśnie dzieje się w naszych czasach. Także teraz w Izraelu bez znaku bestii nie możesz normalnie żyć. Nie możesz wejść do centrum handlowego na basen. Nie możesz po prostu nawet do kina, restauracji, baru. Podejrzewam, że niedługo będą wyłączali też z tego szkoły. Mam kontakt cały czas z moimi przyjaciółmi i częścią rodziny, która mieszka w Izrael. Sytuacja jest bardzo nieciekawa, młodzi ludzie są właśnie za za tymi rozwiązaniami. Oni nie rozumieją, że to już się działo, że to już w poprzednim, w poprzednim wieku mieli podobna sytuacja, tylko że byli po drugiej stronie. Starzy, starzy ludzie, którzy pamiętają te czasy, są przeciwko, są przeciwko, szczerzują. Są przeciwko y, tych rozwiązaniom, ale one nie mają siły protestować. Emerycy nie idą na demonstracje. No chyba, że mówimy o Komunikacji Obrony Demokracji, ale <grywki> wiadomo, to śmieszne. O co mi chodzi? To młodzi ludzie powinni mieć nowe rozwiązania i walczyć o wolność. A jak widzimy, to właśnie młodzież, lewicowa młodzież nie walczy o wolność, tylko o kontrolę tytalną. Nie tylko w Polsce, ale właśnie tutaj w tym przypadku w Izraelu. W przeciwnym wypadku osoby niezaszczerzyjowane mogą stracić pracę, choć rząd zaproponował inne rozwiązanie. Nieszczepieni pracownicy musieliby przechodzić przez testy na obecność wirusa co 2 dni. Czyli widzicie, to nie jest tak, że yy, jest przymus. Szczerzej. on nie, nie, nie. przymus, to nie jest do, nie do pomyślenia. Są po prostu zalecenia i są przywileje. Ale co to w praktyce oznacza, że jak nie przyjmiesz tej szczepionki, to powiedz mi, który pracodawca będzie chciał robić testy Tobie na obecność Kowala co dwa dni. No, oczywiście nie mówię, że koniecznie na jego koszt, ale czy Ciebie też będzie stać na takie testy? Co dwa dni, no to jest absurd. Więc to dąży do tego, że niby macie wybór, ale tak naprawdę, jeśli się nie, nie je, to nie będziecie mogli jeździć normalnie na wakacje, nie będziecie mogli chodzić do sklepu, do normalnych galerii handlowych, cieszyć się życiem w kinie, w restauracji. Nie będziecie też mogli chodzić do pracy, wiele firm nie będzie się po prostu na to godzić. Domyślam się, że rząd będzie też wypierał nacisk na takie firmy. By jak najwięcej pracowników było zaściżujowanych. Czyli tak naprawdę to jest klasyczna iluzja wyboru, gdzie tak naprawdę musisz i tak godzić się na te chore rozwiązania, bo inaczej twoje życie będzie tak niewygodne, będziesz stygmatowany, że nie będzie ci sensu dalej funkcjonować normalnie, nie będziesz mógł. Do tego to właśnie dąży, więc pamiętajcie, że ten fałszywy wybór, jaki nam dają, to jest najgorszy wybór, bo to naprawdę to nie jest żaden wybór, nie ma takiego wyboru. To tylko iluzja, Byleby iluzje ludzie nie mogli, nie mogli powiedzieć wprost, że jest przymus, rozumiecie? Tak samo tu się dzieje, czytamy, że, można, że takie podobne rzeczy się dzieją w Wielkiej Brytanii, no nie dziwi mnie to. to jest w ogóle ciekawa informacja, według Kantysza Angeli Merkel, yy, tutaj mam właśnie, pandemia nieustannie, dopóki cały świat się nie szczepy tak? Yy. No, widzicie, kto tutaj pociąga za sznurki? Narracja jest taka sama, niezależnie czy to jest Europa czy Bliski Wschód. Yy, czy co to oznacza? No ja myślę, że to oznacza jedno. No, ci sami ludzie, ta sama grupa ludzi sponsoruje tych polityków, a właściwie ich tam układa na te miejsca. Więc to nie dziwi mnie, że tutaj Angela Merkel mówi to samo, co mówi na przykład prezydent Netanyahu, tak? by yy, tu więcej powiedzieć. Tak, zielona właśnie przepustka. Szereg udogodnień dla osób zastrzeżowanych w Izraelu. To jest chore. Tam naprawdę boli mnie to, że wielu moich braci, bo nie mam nic wspólnego z Izraelem. To jest kraj, który dla mnie powinien, powinien istnieć w najlepszym przypadku. Istnieje już, na co nie poradzimy, ale tam wiele, mieszka, wielu, mieszka wielu prawdziwych Żydów. Wbrew pozorom mieszka tam wielu prawdziwych Żydów, kochających wolność i w tym momencie oni są przegrani. To najbardziej boli, że stało się to na terenie państwa ludzi, którzy w większości byli dotknięci tą samą rzeczą, tą segregacją w poprzednim stuleciu, tak, którzy na, tej, na całym tym cierpieniu zbudowali właśnie Izrael i zbudowali swoją niezależność i emancypują ją dalej, wywo, wyżulając, że tak powiem, wiele pieniędzy i wprowadzają właśnie Identyczne rozwiązania. Tutaj, tak samo, widzimy 13 Izraelczyków z porażeniem nerwu wadliwego po utrzymaniu szczepionki Pfizera. No i to są informacje do jeszcze ze stycznia, tutaj informacja z końca lutego. Yy, widzicie, czyli jednocześnie nie jest to takie bezpieczne. Rządy wiedzą, że to nie jest bezpieczne, więc celowo wymuszają prawnie przyjmowanie tego na sceptycznych ludziach. I nie masz tak naprawdę wyboru. Musisz ryzykować życie. I przyjąć tą ścieżkę, bo inaczej no, no będziesz miał normalne życie. A jak przyjmiesz, no to kto wie, no to albo bezpłodność, albo inne tutaj problemy zdrowotne. Generalnie chodzi o to, żebyś był słaby jak najbardziej zależny od państwowego systemu opieki zdrowotnej, od państwowych dotacji, od gwarantowanego dochodu podstawowego, bo oczywiście kryzysy są wywołane po to, żebyśmy byli jak najbardziej biedni i potrzebowali tej kasy. I to jest. Stara po prostu metoda zdobywania po kolei naszej wolności poprzez zabieranie nam niezależności. Więc jeśli już nie możesz po prostu pracować bez szczęży, no to tak naprawdę musisz się przyjąć, nie masz wyboru. Polecam Wam generalnie poszukać informacji na takich niezależnych stronach jak zmiany na ziemi, chociażby jak najwyższy czas. Tutaj o, chociażby właśnie zielony paszport staje się faktem. Tak, wcześniej też mieli trochę mniej radykalne pomysły, ale mimo wszystko wprowadzili ten zielony paszport. No i kto nie ma tego zielonego paszportu, nie może po prostu żyć normalnie. No i widzicie, jak on tutaj... Gorąco gor gor polecam, no. Chcesz się cieszyć hotelem, kulturą, siłowniami, musisz i się, zasz się zaszczyżyć, aby mieć swobodny dostęp do tych miejsc. Inaczej, no, inaczej wyjście z domu jest dla ciebie problemem już będzie, no, bo tego to dąży. To jest bardzo przykra sytuacja, że dzieje się to po raz, że jako pierwsze dzieje się to właśnie w takim kraju, który był, którego obywatele byli największymi ofiarami identycznych działań jeszcze w poprzednim stuleciu. To jest po prostu, to świadczy o tym, jak bardzo nasze czasy po prostu stoją na głowie. Rozumiecie, dla mnie to jest nie do pomyślenia, co się teraz dzieje. Aha, ludzie w Izraelu jakby przyjmują to wszystko ja, bez żadnego zastanowienia. No. Czy to nie jest znak besty? Dla mnie to jest po prostu znak besty. Jeśli nie możesz normalnie funkcjonować publicznie, w publicznym świecie, bez jakiegoś kodu, bez jakiegoś paszportu, bez jakiejś zgody politycznej, to nie że jesteś z niewolnikiem, to jeszcze jesteś uzależniony od tych kodów, od tych wszystkich aplikacji i skanowania. Rozumiecie, no jeden wielki taki terminal na lotnisku, gdzie nie przejdziesz po prostu, jeśli coś będzie nie tak W twoim skanowaniu ciebie, no i tutaj skanują, nie masz ściżu i nie możesz, nie możesz normalnie funkcjonować hmm. Tak, osoby, które odmówią, nie będą miały po prostu tego dostępu No, o, oczywiście tutaj <laughs> fragment pomijany w mediach głównego nurtu, bo ta informacja znalazła się w głównym nurcie Bo mimo wszystko jest szokująca nie tylko dla mnie, ale co tu można... Tego nie można znaleźć oczywiście w głównych informacjach na TVN. Na przykład, że program Szczerzej ście, w Izraelu objął tylko niewielką liczbę Palestyńczyków żyjących na tych terenach. No to także wiecie, tam jest, no, tam jest segregacja na wielu poziomach i to jest na każdym poziomie coraz gorsze. E, powiem tak. Nie mam, to nie są dobre wiadomości i to nie jest odosobniony przypadek. To, co się dzieje w Izraelu. Za kilka miesięcy będzie się działo, działo się u nas, więc to jest po prostu efekt domina. Izrael przydawał w, w pierwszej jako właśnie szybkie szczerze, szybkie testy i w ogóle badania nad kowalem. I teraz wprowadzili paszport sz, szczerzy. to będzie u nas za kilka miesięcy. No chyba, że w końcu wyjdziemy na ulicę i wyrzucimy po prostu, obecną władzę, bo tu nie ma najmniejszego sensu, co dalej tego cyrku. Wszyscy już wiemy, że to jest jeden wielki wkręt, i wszyscy już wiemy, że to nie chodzi o nasze bezpieczeństwo, nasze zdrowie, tylko o biznes i kontrolę, o zniewolenie całkowite. Ja nie chcę takiego zniewolenia i bracia, no podajcie dalej, jeśli się zgadzacie. Możecie lub subskrybować i polubić ten kanał oraz komentować. Słuchajcie z tej strony polski Żyd Adel Blumenstein i po prostu złe wieści płyną do nas z Izraela. To jest przyszłość, którą chcecie? To jest wolność, to jest synonim wolności, to jest synonim zniewolenia i kontroli globalnej. Tu nie ma nic wspólnego z wolnością. To nie ma nic wspólnego z jakąkolwiek bezpieczeństwem. Oni kontrolują wszystko. Taki kod, nie wiadomo jak, jaki ma wpływ taki paszport elektroniczny, jeśli będzie na przykład podawany na ciało. Można dużo słyszeć o właśnie elektronicznych tatuażach. Co to, do czego ty dążysz, że one będą cały czas w czasie rzeczywistym szczytywali wszystkie funkcje życiowe? O yy, finalnie, po prostu jakaś firma, jakiś rząd będzie wiedział, jak bardzo bije ci serce, co się dzieje w swoim organizmie, jak reagujesz na różne potrawy, na różne bodźce, na różne programowanie. Yy, I jedyne co możemy zrobić, to nagłasniać sprawę i mówić, że to jest całkowicie złe. Tutaj nie ma nic dobrego. To jest całkowicie zła rzecz. Yy, bracia, no, w tych ciężkich czasach Musimy sobie pomagać, ale mówię Musimy się zbuntować Po prostu musimy Nie widzę innej opcji No, no nie mam innej opcji nie mogę, Inaczej tego nie skończę odcinka Albo się zbuntujemy teraz Albo za pół roku naprawdę Świat, który znacie Zmieni się jeszcze bardziej nie do poznania To co dzieje się teraz to jest pikuś To jest tylko preludium do tego Jakie oni mają plany co zamierzają zrobić z naszą wolnością i z naszą prywatnością. Po prostu nas wy... przeżują nas i wyplują, jeśli się nie zbuntujemy. Shalom, bracia, Adel Blumenstein, polski Żyd Vlog. Bądźcie z Bogiem, bądźcie pełni sił i rozwalmy ten system. Shalom.